Hybrydyzacji kota ze żbikiem jest kastracja i sterylizacja kotów oraz ograniczenie ich wyjścia poprzez woliery i siatki na balkonach, i to chroni też koty przed wypadkami. Żbikom zagraża utrata siedlisk, czyli zabudowywanie siedlisk, kolizje z samochodami i ze sprzętem rolniczym oraz większe drapieżniki. Oraz jak się opalamy, to tracimy wodę i elektrolity i musimy je uzupełniać poprzez picie soków owocowych, jedzenie owoców, które mają wodę, biogeny i witaminy, a także picie wysoko zmineralizowanych wód mineralnych. Oraz jak ktoś ma żylaki, to jak się opala, to powinien leżeć z nogami wyżej od głowy, czyli odwrotnie na leżaku, tu gdzie głowę mieć nogi, żeby ta krew łatwiej spływała. Jak najwięcej chodzić, jak najwięcej spacerować, czy brzegiem plaży, czy w górach, czy zwiedzać, żeby był ruch, żeby te mięśnie tą krew wypychały do góry i ruch zapewnia żyłom elastyczność. Wieczorem powinien letnim, nie zimnym, letnim prysznicem od stóp do góry nogi tą wodę kierować, ale nie od razu po zejściu z plaży, bo szok termiczny by jeszcze bardziej uszkodził tamte żyły. I w naszym klimacie witaminę D syntetyzujemy w godzinach od 10 do 16, kiedy słońce, kąt padania słońca wynosi ponad 50 stopni do powierzchni Ziemi. Dziękuję, miłego dnia.